Witajcie, kochani, w modzie ekokreatywnej. Kochani, dzisiaj obiecałam Wam filmik na temat nowych trendów i hollumpeksowy, ale nie będzie tego filmiku. No i sytuacja polityczna jest jaka jest. Oczywiście będzie ten filmik, natomiast on nie będzie dziś. I kochani, dzisiaj pokażę Wam, co robię w tym czasie, jakby takim ciężkim, trudnym. Robimy akcję. Za chwilę Wam wszystko opowiem, zbiórkę między innymi, więc po prostu wybaczcie, ale tematyczne filmiki muszą chwileczkę poczekać. Wszystko jest w przygotowaniu, bo zobaczcie, ja tutaj nawet mam przygotowane już rzeczy do nowego hola. To wszystko już było wcześniej zaplanowane, przygotowane, nawet buty tutaj mam, o, rzeczy. Widzicie, to wszystko są przygotowania do filmu, ale to musi poczekać po prostu prawdopodobnie do przyszłego tygodnia, do czwartku, do soboty. Zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijać. No i po prostu, kochani, no tak jest, tak jest. Czasem zło wymaga natychmiastowej reakcji i po prostu trzeba się zebrać do kupy i zrobić coś innego. No i dlatego teraz Wam pokażę, co robię, bo robimy wielką zbiórkę i z przyjaciółmi wybieramy się na granicę ukraińską. Nie przypiszę sobie tej zasługi, tego pomysłu, bo przepraszam, strasznie ciężko się tak nagrywa, bo to nie ja wymyśliłam tą akcję, ale postanowiłam się ze swoim autem razem z moim Wiktorem przyłączyć do tej akcji. No i wybieramy się, zbieramy obecnie rzeczy, taką doraźną pomoc po prostu dla ludzi. Już schodzimy na dół, Wam wszystko. No i moi drodzy, straszny bałagan, zobaczcie, no dawno nie miałam takiego bałaganu, ale wyciągnęłam mnóstwo rzeczy, wyciągnęłam między innymi niektóre rzeczy też z Vinted, takie cieplejsze, bardziej praktyczne, także niektóre nie będą już dostępne u mnie. No i widzicie, pakuję tu paczki, ciepłą odzież, jakieś koce, jeszcze znalazłam różne kołdry termiczne. Tutaj nawet taka ciepła kurtka od Armaniego, moja taka vintage kurtka też pójdzie, bo ona jest bardzo cieplutka. O, właśnie, pospadało wszystko. Jakieś kocyki, trochę takich, wiecie, jakaś zupka chińska, jakieś takie rzeczy, które zdążyłam znaleźć. No i wszędzie są buty ciepłe, a nie tylko ciepłe, różne jeansy. No po prostu trochę się podzieliłam swoimi rzeczami, bo jak wiecie, mam ich sporo. Tutaj nawet skórzane takie, widzicie, takie kozaczki. Też, a mam ich na tyle, że mogę oddać komuś potrzebującemu ciepłe rękawice. I ogólnie odzież taka praktyczna, ciepła. Wiadomo, że nie daje modowych jakichś takich rzeczy, które, czy vintage, które nie mają zupełnie praktycznego zastosowania w takiej sytuacji podbramkowej. Tylko właśnie takie ciepłe, praktyczne rzeczy, jakieś właśnie spodnie, jeansy, buty. Coś, co ludzie będą mogli sobie użyć. Ale też właśnie kołdry. No i słuchajcie, wybieramy się, jedziemy do... Co to jest? O, tu jest jeszcze taki ciepły żakiet damski. Zresztą, który kiedyś był w programie o Chanel. Spódnica moja taka wełniana. No jest tego dużo, jak widzicie, tutaj całe zestawione. Jeszcze będziemy zbierać właśnie teraz środki higieniczne, kochani. No właśnie, i będziemy teraz jeszcze zbierać środki higieniczne po prostu na... dla tych ludzi, bo jedziemy tam po to, żeby dać taką doraźną pomoc, bo wiecie, te organizacje zbierają, są zbiórki wszędzie, u mnie w teatrze, w szkole, tu w miejscowości też w remizie zbierają rzeczy, także to nie, że ci ludzie nie będą tego mieć, jak najbardziej, tylko że to zajmie, zanim te organizacje zbiorą te zbiórki, zawiozą, rozdystrybuują, no to wiecie, to jest wszystko, wymaga czasu, a teraz ludzie tam są, którym teraz jest zimno, którzy być może potrzebują podpasek, nie wiem, pieluch dla niemowląt, czekolady, jabłka, czegoś, co im po prostu pomoże w danym momencie, teraz, nie za tydzień. No i to o to chodzi, że właśnie tak postanowiliśmy. No i podziwiam moich przyjaciół, że podjęli taką odważną też decyzję. W sensie, wiecie, to nie jest żadna jakaś walka czy coś, tylko chodzi o to, że odważną w sensie, że no faktycznie zrobić coś osobiście. Nie zdajemy się tylko na te organizacje, nie tylko wstawiamy sobie tam zdjęcie profilowe z flagą. Oczywiście jak najbardziej to jest w porządku, bo dobrze jest opowiedzieć się i wyrazić swoją opinię na ten temat. To jest jak najbardziej dla mnie w porządku i
popieram, tylko o tym mówię, że podziwiam tą, jakby tę ich decyzję, żeby faktycznie aktywnie samemu coś zrobić i to daje zupełnie też inną energię, więc postanowiłam się przyłączyć, nawet udało mi się załatwić to, że w poniedziałek będę mogła wyjechać i faktycznie to zrobić i coś, wiecie, coś w tym temacie aktywnie przedsięwziąć. A w ogóle to, kochani, siądę sobie tu, bo mnie trochę ręka już boli. Kochani, w ogóle to właśnie dzisiaj jeszcze zbieram w teatrze i w ogóle wśród znajomych dzisiaj i jutro, bo to w poniedziałek będziemy jechać, dzisiaj jest sobota. Zbieramy środki higieniczne, wiecie, jakieś takie przekąski szybkie, typu czy batony, czy czekolady, czy jakieś jabłka i właśnie środki higieny osobistej, bo to jest bardzo ważne, bez tego się jakby nie da, prawda? Czy właśnie jakieś kocyki ciepłe, cokolwiek, rękawiczki dla ludzi. No i będziemy się starali to przekazać. Także kochani, zachęcam Was do takiej akcji. Oczywiście wiadomo, że wszyscy nie mogą tam pojechać, bo byśmy zakorkowali wszystkie drogi i nie może być tak, bo to by efekt byłby przeciwny do zamierzonego, ale jak macie jakieś zbędne rzeczy, macie trochę nadmiaru w domu, a czasami tak zdarza się, że mamy jakiś nadmiar, no to po prostu pójdźcie na te zbiórki, zanieście do swojej lokalnej zbiórki tam trochę rzeczy, wspomóżcie ich, bo naprawdę ciężko sobie wyobrazić, że my moglibyśmy też być w tej sytuacji i obyśmy nie musieli nigdy być. No i także zachęcam Was, żeby coś jakoś się przyczynić do tego. Czy przelać pieniążki, czy właśnie jakieś rzeczy, nie, które nam nadbywają. No, ja tak jak mówię, moja potrzeba sprzedaży na Vinted nie jest tak wielka, więc część rzeczy, takie ciepłe swetry, co tam miałam, wycofałam i po prostu tutaj daję do tych paczek. A kochani, co jeszcze chcę Wam powiedzieć? No, w ogóle ta cała sytuacja, wszyscy są podenerwowani, no bo wiecie, to jest blisko nas i jakby na to nie spojrzeć, to nie jest jakaś tam walka między plemionami w Afryce czy gdzieś na południu Europy, tylko coś, co nas dosyć blisko dotyczy, więc każdy, myślę, ma jakieś swoje przemyślenia na ten temat. No ja ze swojej strony chcę Wam powiedzieć, że mnie taka przemoc, taka brutalna przemoc po prostu przeraża. W sensie trudno mi sobie wyobrazić, że w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym świecie jeszcze są czy ludy, czy osoby, które mają w sobie taką tą agresję, tą taką, nie wiem jak to nazwać, jaką taką średniowieczną, prymitywną energię tego zniszczenia, żeby chcieć coś takiego robić. Nie mogę sobie tego po prostu wyobrazić. Nie wiem jak Wy, ale dla mnie to jest jakieś takie jakby z innej bajki. Nie wiem jak to nawet określić, ale no dla mnie to jest masakra. Oczywiście spróbowałam sobie wyobrazić siebie na przykład na wojnie, no bo każdemu wyobraźnia działa. Nie wiem, czy Wy też macie taką wyobraźnię, ale ja od razu mam jakieś wizje, obrazy. No i zastanawiałam się, jakbym była w różnych sytuacjach postawiona i jakbym się zachowała. No i tego nigdy nie wiemy. Dokładnie tego nigdy nie wiemy, ale ja jestem całkowicie pacyfistyczna. W sensie ja jestem całkowicie przeciwna przemocy i wojnie, z jakichkolwiek pobudek. I uważam, że agresja i zło nie ma granic. Nieważne, czy to Kościół, czy największy świętoszek może okazać się straszną osobą, która, no, przykładem działania Kościoła w przeszłości, za które oczywiście Kościół dzisiaj przeprasza i żałuje, ale jednak było to, prawda? W imię ideałów, w imię czegoś niby dobrego sieliśmy zło jako ludzkość i dalej tak się dzieje. I to jakby przekracza granice mojego wyobrażenia. I w ogóle no, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że mogłabym wyrządzić świadomie jakiejś istocie krzywdę. W sensie, wiecie, no komara zabić, okej. Okay. Ale też gdzieś tam nie jest to mi obojętne. Nawet jak zabijam muchę, czy jakieś takie niby stworzenie, które nie posiada świadomości rozwiniętej, i tak się z tym źle czuję. I tak jest to dla mnie obrzydliwe jakieś takie. Jest to dla mnie nadal przemoc. I no tym bardziej wydaje mi się, że nie byłabym w stanie zabić. Na pewno nie idąc jako żołnierz na wojnę, no szybciej dałabym się zamknąć czy zastrzelić, niż świadomie z wyboru pójść jako żołnierz gdzieś. W życiu nie.
po prostu, nie wiem, tak mam. No wiadomo, możecie to krytykować, ale ja po prostu sobie tego nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie nawet w obronie własnej kogoś zabić. Świadomość, że odebrałabym jakiejś istocie życie, jest dla mnie jakby trochę nie do pojęcia wręcz. Może w obronie czyjejś dziecka czy kogoś słabszego to szybciej wyobrażam sobie, że mogłabym coś zrobić, ale bardziej pewnie bym zasłoniła sobą tą istotę niż też aktywnie zaatakowała. No nie wiem, możliwe, że w tej danej sytuacji byłoby inaczej, bo człowiek do końca nigdy nie wie, jak zareaguje, ale ja jestem osobiście zwolenniczką civil disobedience i takiego biernego oporu, który zastosował Mahatma Gandhi w wojnie, wiecie, w wojnie o wolność Indii przeciwko Imperium Brytyjskiego. Znaczy, nie wiem, czy można to nazwać wojną, ale wiecie, że była taka akcja, że Indie zbuntowały się przeciwko władzy, wyzyskowi Imperium Brytyjskiego. To było już w XX wieku, więc też wow, wcale nie takie stare czasy i po prostu on był za nieposłuszeństwem obywatelskim, czyli po prostu oni nie zabijali aktywnie, oni pozwalali wręcz się zabijać, aresztować, a stawiali bierny opór, po prostu nie zgadzali się na to, wychodzili protestować aż do skutku. No i udało się, słuchajcie, bo świat zauważył, że oni nie odpowiadali przemocą na przemoc i no i po prostu i cały świat był wtedy przeciw Wielkiej Brytanii. No oni musieli się poddać, bo wyszliby na totalnych oprawców, prawda? Bo tu nikt nie został jakby zamordowany w odpowiedzi, tylko ludzie byli niewinnie, jakby była rzeź, o. No i wygrali. Uważam, że taki sposób jest najlepszy. Oczywiście wiele osób powie, że świat by nie mógł istnieć, jakby byli sami tacy ludzie. A ja uważam, że cały świat właśnie by mógł istnieć, gdyby ludzie wszyscy mieli takie pacyfistyczne podejście i brak chęci zabijania i krzywdzenia innych. Właśnie wtedy świat byłby doskonały. Więc śmieszą mnie takie wypowiedzi, że gdyby wszyscy tacy byli, to nie byłoby komu bronić. Nie byłoby też komu atakować. No, ale dobra, to są moje opinie osobiste, zaznaczam. I mam taki pogląd i uważam, że tak należy postępować. Oczywiście wiadomo, że gdyby Ukraina się tak zachowała, no to bez walki by natychmiast zostali przejęci, bo niestety, ale świat jest taki, jaki jest w tym momencie. I wiele osób jest po prostu znieczulonych i ma to gdzieś. Ale kochani, wiem, że moi widzowie to są osoby wrażliwe, nie tylko na piękno, więc po prostu mówię to, co myślę dla Was, do Was i dzielę się tym. No i zachęcam Was, żebyście zrobili coś pozytywnego, bo taka pomoc bezpośrednia, czy pośrednia też, to jest po prostu wsparcie tych, wiecie, wsparcie tego dobra. Działamy przeciw siłom zła, ale działamy w sposób dobry. Wspieramy tych pokrzywdzonych i... No i kochani, żegnam się już tymi słowami z Wami i do zobaczenia w następnym filmie, który już mam nadzieję będzie normalnym filmikiem modowym, ale być może Wam coś jeszcze tam w nim opowiem, jak to było z tą akcją, czy to się udało, czy w końcu udało się wyjechać, bo wiecie, sytuacja zmienia się z godziny na godzinę, z dnia na dzień i nie wiadomo, co dalej się będzie działo. Także pozdrawiam Was serdecznie i buziaki, do zobaczenia.